Cześć. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam, jak nie robić. Jak nie robić lampek w tym przypadku. Tak. I to będzie naprawdę, jak ich nie robić. Zdecydowanie. A oprócz tego zobaczycie jeszcze inne rzeczy. No, także to chyba na tyle. A i w tym filmie będzie ogłoszenie konkursu. Ogłoszenie zwycięzcy pierwszego kubeczka. Tak właśnie. Bywa się malowanie słupków. Nie widzisz, czy nie musisz malować. Powiesz im, po co te słupki, czy potem okaże się, po co słupki? Słupki są do lampków, gdyż jest ciemno na dworzu. Żeby te lampki zasilić, zrobimy sobie takie gniazdko. Tutaj chyba w tym jest prąd podobno. To gniazdko, żeby nie było za łatwo, to uznałem, że zamontuję gdzieś tak tutaj. I tak to postawimy, żeby ono się nie rzucało w oczy. I już za jakieś 2 minuty pożałuję tego pomysłu. Odłupane. Miało być wycięte, ale okazało się, że mam 2 tępy łańcuchy do piły, bo zapomniałem ich naostrzyć. Także być może zostały złamane jakieś zasady BHP, być może wszystkie. Ale jest teraz tylko jakieś malutkie szlify i to powinno się tam zmieścić. Tak to wygląda. O kabelkach nie wiem zbyt wiele. Wiem tyle, że jak się rozbraja bomby, to rozcina się zawsze czerwony. W tym przypadku to był ten. I myślałem, że nie ma tu prądu, więc sobie to rozciąłem i zgasła pralka. Także przynajmniej wiem, który to bezpiecznik i nie muszę szukać, bo ostatnio jak podłączałem kamerę z przodu, to przez miesiąc nie było w niej prądu, bo nie mogłem znaleźć. Teraz mnie to ominie, także polecam tak robić. Lepiej nie mieć obcinionych palców i nie trzymać wtedy tutaj palca, tylko tutaj i będzie wszystko git. Teraz muszę go ustawić, zakopać tego kabla i to już będzie skończone, ten etap. Także jest profesjonalny słupek z prądem. Pamiętajcie, żeby tutaj nie kopać, bo jest kabel w ziemi. Być może w przyszłym roku wymienię tą pompkę na taką, na prąd. Chociaż nie wiem, bo jak liczyłem, to taka pompka to tyle prądu weźmie w roku, że za bardzo Januszek jestem. Dobra, tak z daleka to nie widać, co było robione. Czekamy teraz, aż słupki wyschną i będziemy lampki wieszać. Tym razem, tymczasem idę szukać stop wbijanych do tych słupków, które być może mam. Dobra, na dworze jest ciemno, więc dzisiaj z Iwo Andriciem zrobimy Wam przegląd ziół, nasion na szybko, bo zostaliśmy zmuszeni do ich zakupu poniekąd, bo moja babcia, właściwie mój kuzyn w zeszłym roku wysiał sobie pomidory faworyt czerwone, no i moja babcia oszalała na ich punkcie, powiedziała, że są takie pyszne i takie dobre, że chce nasiona. I powiedziałam, że jej zamówię, a ona już musiała być, bo moja babcia musi mieć wszystko na już. Także kupiliśmy do podziału pomiędzy 3 rodziny właśnie nasiona pomidora faworyt. No oprócz tego ja sobie dokupiłam, bo tu Monstera muszę uważać, żeby jej nic nie zrobić, 2 paczki zatrwianu. To zatrwian nam wyrósł na zadupiu w zeszłym roku. W sensie w tym roku, a już w zeszłym roku. Te pomidory też były w tym, ja już jestem w przyszłości. A w tym roku chcę go tu mieć, chcę go tu posadzić, żeby tu ładnie sobie wyglądał. Tam mam zresztą jeszcze ten zasuszony z zadupia. Kosmosy takie pomarańczowe, nie miałam ich wcześniej. Mam tylko te różowo-białe, więc zobaczymy. Oprócz tych kosmosów jeszcze goździki te brodate, czego one tam są, które wyrwałam. Maki, takie polne, ale takie kolorowe.
Czemu mi wyostrza na twarz? Cynie. Cyni chcę mieć dużo w tym roku. Będą rosły. A, pomidory Yellowstone, bo to są te żółte, które nam tak smakowały i których zapamiętaliśmy nazwę tym razem i też już je zamówiliśmy. I z nich byliśmy najbardziej zadowoleni, ale zawsze kupowaliśmy je po prostu w tym, na targu. No a w tym roku spróbujemy sami wysiać. I już kończę. Tutaj są te kosmosy, ale te takie, one mają, że muszelkowe listki. Seashell się nazywają. Także te też wysieję. I mam nadzieję, że z tych moich też się powysiewały. Zresztą zebrałam nasiona, więc też będę w razie czego wysiewać. No jeszcze takie, wiecie, klasyczne, zwykłe cynie, mieszankę. No i nie mówię, że to wszystko. Tam jeszcze gdzieś mam kocanki, ale to już kiedyś zamawiałam. Nie wiem, czy wam pokazywałam, czy nie. Nie pamiętam. No także to tyle z naszych ostatnich zakupów. Tak jak mówię, to pewnie jeszcze nie koniec, więc będziecie oglądać nasiona i to, ile tych nasion będę w tym roku kupować, bo muszę obsadzić dwie nowe grządki. Także tak. No i jeszcze marzy mi się więcej dali, także będą jeszcze dalie. Też będziecie oglądać. Dobra, kończę gadać, bo potem Adrian mi powie, że za dużo gadam, a nic wam nie pokazuje i że nie będziecie chcieli tego oglądać. Ale ja wiem, że będziecie chcieli. Nie macie wyjścia. Musicie to oglądać. Tutaj dzisiaj będę robić porządek, to, żeby móc wsadzić czosnek i cebulę chyba. Te kosmosy jeszcze zostawię, niech one się tu rozsypują. I mam nadzieję, że będą kwitły. Może jeszcze będzie jakiś taki dzień, wiecie, jak to się mówi, cieplejszy. I zobaczymy. I tutaj jeszcze są te kwiaty, oczywiście nie pamiętam ich nazwy, kroksomia chyba. To muszę je przykryć, żeby przezimowały w ziemi, bo podobno w niektórych regionach Polski dają radę, a w niektórych nie, więc ja je po prostu nakryję, żeby były, no żeby przezimowały, bo są ładne i mi się podobają. Także tam, gdzie Adrian grabi, będziemy sadzić czosnek i cebulkę. Mamy harnasia i nie wiem, jaka to jest cebula. Jaka to jest cebula? Dymka zimująca. Dymka zimująca. I tak, a ja tu jeszcze zobaczę, czy są jakieś rzodkiewki i rzepy. I to też chyba burwa. Co ty na to? Nie, no to tylko tyle, ile do zjedzenia, no tak, to może siedzieć. Tyle, ile do zjedzenia. To zostawiam, patrz, jak Adrian robi. Co nie, Ardian? Dobra, resztę wam pokażemy później. Proszę, to jest dzisiejszy zbiór. Rzodkiewki są, no, dosyć ładne. Ładniejsze na pewno niż w tym pierwszym rzucie. Będą na kolację dzisiaj. Mieszka pod spodem. Ślimak. Ale jesz nie. Okej. Okay.
kurde, ciężkie to, mokre takie. Teraz pod każde drzewo po 3 ząbki czosnku, trochę kompostu i przysypuję z powrotem zrębką. Potem jak dowiozę zrębki, to jeszcze im tutaj dorzucę, bo widzę, że większość się przerobiła. Robimy to po to, żeby wstawić, podwyższyć kwiaty w szklarni, żeby nie stały od ziemi od razu, tylko żeby miały trochę cieplej. O, i tak to ostatecznie wygląda. Stoi paleta, stoją wiechcie, w razie czego się tam zmieszczę, żeby podlać resztę. I Adrian jeszcze tutaj słomy doniesie. I zamykamy. Jeszcze tu przyniosę te... Co? Agrowłókniny, jakby były jakieś większe mrozy, to przykrywamy wszystko, nie? No tak, tak, no. O, widzicie, Adrian się ładnie zmieścił tam, bo to jest git. Git ma oraz. Ideol. Co, to też przykryć? Co? Przykryć. Trochę on tam nakryj, no. Niech ma. Bałkany nam się przeniosły do szklarni. Z paletą chodzi nam o to, że zawsze przy gruncie jest największy przymrozek. Więc może ona coś da. No, a weź tam jeszcze ten termometr postaw, bo on się przewalił, jak się będziesz obracał. Możesz tu wiadro już zabrać? Tak. No opowiedz, Adrian, co będziesz robił. Dwa dni szukałem tego. Martynka znalazła w 3 minuty. Co? 30 sekund chyba. Miał patole na chacie. Nie będzie. I co, idziemy po słupki chyba. Najpierw zobaczymy wizualnie, gdzie nam dobrze pasują. A mówiłeś w ogóle, do czego to robimy? A, mówiłeś. Do lampków. Tak, będziemy tu montować lampki, żeby było jasno. Więc idziemy po słupki. I brakuje nam trochę lampek, ale to je domówimy, jak zobaczymy. I słupka. I słupka w Adrianczyku. Dobra. To bez odbioru. Pierwszy słupek przyniesiony, teraz będziemy go przykręcać, tak? Do stopy. Wbiłeś już ją? Tak. Okej. Okay. Także pokażemy wam efekt końcowy niedługo, bo mrzy, więc chowam aparat do domu. Dobra, także dzisiejsza misja wkopywania słupków do lampek zakończyła się fiaskiem, gdyż stopy są złe. Pokażę, jakie kupiliśmy. Takie. I one nie trzymają słupka. Adrian mówi, że to przez to też, że ziemia jest jaka? Nie zbita, tak?
No tak, to jest ta ziemia, którą my tu nawoziliśmy. No, więc... Ona jest nieułożona jeszcze. Więc kupimy lepsze stopy i... Damy beton. I damy beton. Otworzyłam film nasz, żeby powiedzieć wam rozstrzygnięcie konkursu, jakie jest. A więc wybraliśmy najśmieszniejszy suchar i on brzmi tak. Czym się mierzy piach? Suchary nie są śmieszne. Sandomierzem. Jest śmieszny. Nie. Martynka jest koneserem sucharów. Ją tak. Bawią, ale nikogo innego nie bawią, ale ja wtedy czytam jej i patrzę, który się najlepiej podoba i stąd wiem, że ten był tak, najlepszy. Czyli wygrała Agi 5692. Napisz do nas na maila albo na Instagramie. To się dogadamy co do przekazania fantów. Dobra. I tym suchym akcentem kończymy ten film. Siema na robotę. No nie. Tak. Dobra, to ty idź. Jeszcze pod tym filmem piszecie następne suchary, bo jest do wygrania kolejny kubek. Także czekamy i będziemy dalej ogłaszać zwycięzców w kolejnych filmach. Także czekajcie. A reszta to... A Agi proszę się odezwać, to chciałam powiedzieć. Także miłego siema na rapa.